wszystkim gratuluję, którzy dobiegli. Gratuluję też tym, którzy zamierzali uczestniczyć i wyruszyli w trasę, ale zabrakło im sił. Myślę, że w następnym roku powinni jeszcze raz wystartować. A z tą niespodzianką, to co pan Marcin z panem Wojtkiem mówili, to po prostu surprise. Jesteście w Subrasiu po prostu. Dlatego to wszystko, wiadomo, ta niespodzianka jest wpisana w nazwę naszego miasta. Kolejna niespodzianka jest taka, bo miał być śnieg, nie było śniegu. Także koniecznie trzeba jeszcze raz powtórzyć, tym razem z takim śniegiem po kolana. Bo to dopiero będzie sztuka, przebiegnięcie tych długich dystansów właśnie w śniegu. Ale zapraszam was, słuchajcie, w okresie letnim, koniecznie. Tutaj warto przyjechać na kajaki, mamy rzekę Sokołdę, rzekę Supraś. Także mamy tutaj trasy kajakowe, bardzo ciekawe, szlaki kajakowe. Ale również zapraszamy na rowery górskie. Mamy tutaj imprezy rowerowe, śledźcie strony internetowe, serdecznie zapraszam w okresie letnim też. I można pobiegać też po Puszczy Knyszyńskiej, bo Supraś też pięknie wygląda i Puszcza Knyszyńska latem. Ja to powiem, proszę państwa, bo na pewno nie oglądaliście telewizji. Bo dzisiaj macie wyłączone telewizory i bardzo dobrze. Ale ja miałem włączony i dzisiaj w telewizji Białystok właśnie pana Jaromira wymieniono, podano czas, w którym po prostu przebiegł ten długi dystans. Także gratulacje! Brawo! Zaczniemy od kategorii kobiet, od dystansu 50 km, w którym, ja już chcę wyczytać pierwsze miejsce, tutaj wszyscy koledzy wiedzą dlaczego, ale zaczniemy od miejsca trzeciego, które to zajęła pani Marta Idzikowska-Śledź. Przypada Bożenie Kaszkiel z czasem 5:53:16. Ten przytula Marzenę Żuk. I to będę ja. Marzena, dawaj, dawaj, dawaj. Wygrała Marzena Żuk. Ale już jakby muszę to wyczytać. Miejsce trzecie na... Moja żona może przytulić. Magda, przytulisz? Przytulisz? No to chodź, przytul. Chodź, chodź, chodź. No proszę. Dawaj, dawaj. Podzielaj się z tym miłym gościem. Podlaska gościnność. Miejsce trzecie na dystansie 50 km.
Tobiasz Nowakowski z czasem 4:46 i 20 sekund. Miejsce drugie w kategorii mężczyzn na 50 km zajął Andrzej Godlewski z czasem 4:39:55. I teraz pierwsze miejsce. Tego gościa ja z przyjemnością przytulę, nie pozwolę na żadne. I to jest nasz białostocki, nie do końca białostocki, ale białostocki mega kozak, Arek 4:39:02. Kategoria kobiet, dystans 80 km, miejsce trzecie, Aneta Ściuba z czasem 9:34:57. Ja tak naprawdę tą bluzę to zdjąłem z tego powodu, żeby lepiej przytulać i teraz z przyjemnością przytulę mięśnie? To nie ja. A ja w każdym razie przytulę z przyjemnością teraz Emilkę Romanowicz, Super Aśla, miejsce numer 2 z czasem 8:53:29. I miejsce pierwsze w kategorii kobiet na dystansie 80 km Patrycja Beryznowska z czasem 8 godzin 48 sekund. Dystans mężczyzn 80 km i trzecie miejsce, a nie trzeciego miejsca nie ma, więc będzie miejsce drugie i drugie miejsce drugie, albo równorzędne miejsca drugie. I to będzie to Rafał Gaczyński i Paweł Kaszyca z czasami 7:32:49. My się nie do końca przygotowaliśmy na taką sytuację, więc jakby ktoś się dopatrzył kwoty, to żeby było sprawiedliwie, to kwota też będzie dzielona porówno na pół. O. Miejsce pierwsze w kategorii mężczyzn na dystansie 80 km
zajął Jaromir Krzyszczak z czasem 7 godzin 29 minut i 43 sekundy. Może teraz po tym biegu można to zrozumieć opacznie. To im gorzej, tym lepiej, miało dotyczyć tylko pogody, warunków terenowych. Nie mieliśmy na myśli oznaczeń, także to nie o to nam chodziło, nie taka była nasza intencja. Teraz poprosimy Przemasa, który wręczy nagrody Mountain Apartment. Apartments, przepraszam. Słuchajcie, od razu krótko zdobywcy pierwszych miejsc, czyli Patrycja Bereznowska w 80. Do mikrofonu. Zdobywcy pierwszych miejsc, zdobywczynie Patrycja Bereznowska, Marzena Żuk, zapraszamy, bo w góry będziecie mogły pojechać. Razem? Nie razem, oddzielnie. I Jaromir Krzyszczak oraz Arek Ostaszewski. Ale tylko windą. Słuchajcie, jako przedstawiciel firmy Mountain Apartments pod Tatr, Zakopane Kościelisko, firma zafundowała zdobywczyniom i zdobywcom pierwszym miejscu weekend od piątku do niedzieli w dowolnie wybranym apartamencie pod Tatrami. Was również zapraszamy, jakbyście na mardule nie mieli gdzie spać, czy na bieg ultra granią Tatr, którego nie wylosowałem niestety. Ale jeżeli komuś z was się poszczęściło, to zapraszamy. Oczywiście wszyscy z osobą towarzyszącą, możecie też jechać razem. Słuchajcie, można zdjęcie? Ale będzie impreza. Dzięki. Zapraszamy na scenę Agatę Kuczko, Adama Szydlika i Juliusza Kołodko. To są zawodnicy, którzy zajęli pierwsze miejsca wśród Podlasian. Trzecie miejsca wśród Podlasian. Zapraszamy. To teraz wręczymy vouchery za zajęcie drugich miejsc i to będzie Andrzej, wśród Podlasian, to będzie Andrzej Godlewski, Paweł Bibułowicz, Julita Roszkowska i Bożena Kaszkiel. Zapraszamy. Roszkowska. I trzecie vouchery, trzeci komplet za zajęcie pierwszych miejsc wśród Podlasian, kobiet i mężczyzn na obydwu dystansach. Arek Ostaszewski, Marzena Żuk, Emilia Romanowicz i Józef Andrzejczuk. Thank you.
ja wiem, że to sobie trudno wyobrazić, ale żeby dziewczyny były jeszcze piękniejsze, to mamy dla nich vouchery do pielęgnacji, a dłoni, a nie stóp. Teraz losowanie. Bardzo fajna rzecz i zaczynamy od pakiecików śledziowych, tak? A wylosuje Hania. W tamtym roku Hania zwykle losowała swojego tatę, więc w obawie, żeby dzisiaj nikt nas o nic nie oskarżył, to wyrzuciliśmy jego numer. I numer 124. Na zdrowie! Znowu papierowo. Jest tu taki? Znowu papierowo głębiej. Nie, dziękuję. Pięć, sześć, numer 124? Halo, halo, jest taki? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Losujemy dalej. Trudno, ja zabieram. Numer 106. Raz, dwa, trzy, ja zabieram. Numer 106, ostatnia szansa. Nie? Dobra, losujemy dalej. Ja zabieram. Numer 2. Ja zabieram. Numer 101 i 102. A wylosowane uczciwie. Dwa pod rząd. Są tacy? Mam 47? Ale to jest sprzęt kapryśny. 40. Teraz się na pewno uda. 130. Numer 130 teraz jest? Pewnie jest, nie? 10 i 11. O! Numeru ma też konkurs. Tak, konkursy pączkują. Dobry wieczór. Ja prosiłbym bardzo o pomoc, bo dla mnie dużo znaczy też pomoc dla innych. I wpadłem na taki pomysł, a z racji tego, że trochę dłużej biegłem, to długo nad tym myślałem. Mam tutaj koszulkę reprezentacji Polski i chciałbym, żeby każdy uczestnik złożył podpis na tej koszulce i ta koszulka zostanie przekazana na licytację dla Fundacji Droga, która zajmuje się pomocą dla dzieci z rodzin trudnych i też dzieci, które były adoptowane. I to będzie dużo znaczyć dla dzieci, które wyjadą na obozy sportowe do Jastarni, ewentualnie w inne miejsca. Więc bardzo bym prosił o podpisy osób, które ukończyły ten bieg. Ja będę stał tam koło szatni i w razie W nie jestem skory, ale mogę też przytulać. Hania wylosowała numery 259 i 45. Może ktoś. No zlitujcie się. Numery 37 i 5. O, wow! Biżuterii firmy Lexus. Losujemy. Uwaga, uwaga. Numer 27. Kolejny numer 131. No tak wcale nie jest. Numer 103. 118. Co się dzieje? 28. 150. 132. 127. 21. 858. Udało ci się. Krzyczałeś, krzyczałeś i wykrzyczałeś. Numer 94. Numer 107. Numer 107 jest. Zapraszamy. Gdzie była normalnie tabliczka? Numer 109. Tak.
numer 39. Bo ja na przykład jak o, brawo. Numer 155. Brawo. Numer 35. I mamy jeszcze voucher do Decathlonu za stówkę. Trzydzieści cztery. Plus zawartości 100 złotych. Dobra, to chyba wszystko z nagród. Zapraszamy na... Zapraszamy na koncert i na imprezę. Lecimy, na razie. Najlepiej ogłosić, to jest lecę.